Witam w kolejnej i ostatniej już części z Kubernetesa. No, w podstawowej wersji kursu przeszliśmy przez to, co jest potrzebne, niezbędne do uruchomienia aplikacji i debugowania w sumie aplikacji na Kubernetesie. Pozostał nam temat resursów, czyli ograniczania CPU i memory pamięci w podach. Jest tak, że każdy klaster kubernetesowy ma pewne limity, ograniczenia stworzone tym, że no, w zależności od tego, ile i jakich serwerów mamy, jako workery w tym Kubernetesie. Czyli CPU i pamięć przechodzi nam z workerów. Na on-premisie no to będą maszyny fizyczne. Na przykład mamy jakieś maszyny Della. Nie wiem, mają na przykład 4 procesory i w tym będzie 32 CPU na przykład, bo każdy procesor po 8 core'ów, tak? Czyli mamy 32 CPU wirtualne w Kubernetesie. Do tego dochodzi nam pamięć. No, na przykład jak mamy 100 GB RAM-u, no to tam będzie jakieś 90 GB na Kubernetesa przypadało. I teraz, żeby to porozdzielać, bo mamy na przykład no, kilkadziesiąt podów uruchomionych i żeby pody nie zjadały nam, jeden pod nie zjadał nam wszystkiego, no to musimy ograniczyć go w jakiś sposób. I do tego służą właśnie resursy. I teraz to będzie tak. Definiujemy te resursy tutaj dla każdego kontenera. Czyli na przykład sobie pod imidżem, czy tam na końcu, gdziekolwiek w sumie tutaj, czy na przykład pod nazwą, konfigurujemy sobie resursy, czyli resources, zasoby. I tak, zapytania, request, czyli to, co żądamy, żeby było na początku uruchomienia, czego wymagamy do uruchomienia naszej aplikacji. Request to jest takie minimum, które jest nam potrzebne. I teraz definiujemy CPU. I teraz no, to będzie ciężko to wytłumaczyć. No może nie będzie ciężko. Każdy CPU liczymy jako jeden. Czyli CPU 1. Możemy wpisać, że CPU 1. To wtedy nam wykorzysta jeden procesor tutaj w requestie. Ale możemy podzielić sobie ten procesor tak jak dzielimy liczbę. Czyli to będzie na przykład 0,001. Czyli tutaj będzie 1 mili. 1 mili. Czyli to będzie ta liczba tutaj 0001. No, ja tylko tak podaję w przykładzie. To jest na przykład, o, tak będzie, bo nikt 1 mili nie będzie używał, ale na przykład tak. To jest 100 mili, prawda? 100 mili możemy zapisać w ten sposób. M. Możemy zapisać w takiej postaci albo w takiej. Najczęściej się spotyka w takiej, na przykład 100 mili, prawda? Możemy 50 mili, możemy 1 mili, ale to są bardzo małe wartości. I co to nam mówi? To jest, jakby to wytłumaczyć, to jest czas, który dajemy. Czas procesora, z którego pod może korzystać. Możemy to czytać jako
Jedna setna milic CPU w ten sposób. Jedna setna mili CPU, taka jednostka mili CPU, albo jedna setna mili kora. I to jest czas, jaki pod może wykorzystać na procesorze. W ten sposób. No tutaj nie usunie nam, nie zostanie nam jakoś pod skreszowany, czy tam nie pojawi się błąd, że nam brakuje tych procesorów. Tutaj Kubernetes nic z tym nie zrobi. Po prostu nasze operacje będą się przeciągać, no bo mamy ograniczony czas wykorzystania procesora. Drugą jednostką w resursach jest pamięć. Pamięć podajemy w megabajtach albo w gigabajtach, no ale w gigabajtach no to się nie spotyka, żeby na jednym nodzie było. I tutaj podajemy na przykład w ten sposób. No ale nie musimy 128, no bo to tam wiadomo, bajty, prawda? To jest w bajtach. Zrobimy sobie 64 mega. Ta aplikacja więcej nie potrzebuje, to co mamy, to nawet 64 to jest za dużo, 100 mili też to jest za dużo, ale no zrobimy tak. Ten nasz Go serwerek. I tutaj jest proste. To jest po prostu ile RAMu dajemy. Takiego wirtualnego RAMu, ile wirtualnego RAMu dajemy do poda. Jeżeli tutaj, w tym miejscu, jeżeli nasza aplikacja przekroczy ten RAM, jeżeli będziemy chcieli wykorzystać więcej, na przykład mamy jakiś memory leak w aplikacji Java'owej, na przykład często się zdarzają, to wtedy no nasz pod zostanie skreszowany, bo zażądamy tutaj w kolejnym limit. Bo request nam nie ogranicza niczego. Request nam mówi, ile potrzebujemy na starcie, ale mamy limity i limit CPU dajemy, że to na przykład będzie 200 m. Tak, 200 mili CPU i memory 128 mi. I teraz tak. Jeżeli na starcie dostaniemy 64 i możemy pobierać RAM aż do 128. Jeżeli aplikacja będzie chciała nam pobrać więcej niż 128, no to zostanie wysłany sygnał kill do jądra w sumie Kubernetesa i nam się to no, pod zostanie uwalony tylko nie pamiętam z jakim tam był błędem. Pod zostanie nam uwalony z błędem bodajże. Kurczę, no nie pamiętam. Nie pamiętam, ale będzie tam informacja, że chcemy pobrać za dużo pamięci. Zaraz może mi się to uda przypomnieć. Tak, to będzie tam out of memory. O, out of memory. Seek kill będzie out of memory i to będziemy mieć w statusie, jak zrobimy sobie kubectl describe pod, no to dostaniemy informację, że tam jest out of memory. Dlaczego został skraszowany? No dobra. I to wygląda w ten sposób. I to jest resource. Mamy requesty, czyli to, co chcemy na starcie i to, co chcemy,
To ograniczenie, że więcej nie potrzebujemy. No i dobra, to sobie zróbmy naszego apply'a. Limit S. No. I teraz unchanged. O, to już widocznie robiłem takie. Dobra. Format YAML. I teraz jak sobie wyświetlimy nasze pody, to mamy informację tutaj. Limits. I możemy jeszcze sobie zrobić all wide. No nie ma. No dobra. Wszystko działa. Widzicie, jest running. Mamy informację, że resources są takie, jak powinny być, tak jak ustawiliśmy. Limity są ustawione, requesty. I teraz mamy pewność, że nasz pod nie pobierze więcej CPU ani memory. Także nam się wywali, jeżeli jest coś tam błędnie w tym. No i to w sumie tyle na resursach. Nie ma tutaj jakiejś głębszej filozofii. Trzeba tylko no, wiedzieć, co to jest to i ile RAMu nam potrzeba w aplikacji i tyle. Ale chciałem pokazać jeszcze coś fajnego teraz. Jak zobaczyć statystyki? Na przykład mamy kubectl get i to będzie top. I nodes. I możemy sobie podejrzeć w metrykach. No to jest minikube. Minikube i tego nie ma, ale top nodes pokazuje nam, jak obciążone mamy nody naszego Kubernetesa, czyli nasze workery. Jak to wygląda. I teraz dla wytrwałych, którzy dożyli ze mną. Do tego momentu pokażę Wam, jak w Minikubie zainstalować sobie tego topa. Link podam w opisie do tego, co teraz wkleję. Mamy coś takiego jak Metric Server. Kubernetes 6 i zrobimy sobie apply'a. No i dobra. I próbujemy top node. No nie działa, nie? No to jest standardowe podejście. Coś tam nie działa. No dobra, to sobie opiszmy. Sprawdźmy sobie, dlaczego nam nie działa. Nie startuje nam. Nie jest wystartowany, tak? No dobra, nie jest wystartowany. I dlaczego? No nie będziemy wnikać dlaczego. Podam Wam od razu rozwiązanie. Weźmiemy sobie, zedytujemy teraz ten deployment. I mamy tutaj coś takiego jak containers. I tutaj w tej linijce. To jest linijka 44. Dodamy sobie takie magiczne coś. Komenda. Taka. Nie możemy tabulatorów tutaj używać. To trzeba pamiętać, że przy edycji deploymentu bezpośrednio na Kubernetesie nie można używać tabulacji. No i takie cuda dodaliśmy. Nie będę się rozpisywał, o co tu chodzi. Jeszcze jest niedostępny, tak? No ale zaraz zobaczymy. Get. Jeszcze chwileczkę. Poczekamy.
Zabijemy sobie to. A już nie trzeba. Już nam wystartowało. Czyli przy kolejnym restarcie poda nam podjęło tą naszą konfigurację. Jak widzicie, ile mamy zajętych korów? Mamy zajęte 382 milikory, czyli nawet nie jeden CPU, czyli 19%. 382 to jest 19% tego, co mamy dostępnego, i mamy tyle dostępnego RAMu. Z zajętych mamy 18%. No to w sumie mamy 382 milikory dostępne, a 19% z tego jest zajęte. I mamy 1,5 giga RAMu i 18% zajęte. No i to by był taki dodatek. Teraz możecie sobie to przetestować. Podam dokładny opis, co trzeba zrobić w komentarzu pod filmem. Także dzięki za przygodę z Kubernetesem. No, to nie jest koniec, to jest po prostu kończymy te podstawowe informacje odnośnie Kubernetesa i tego, jak się deployuje. No, z tych manifestów rzadko kto korzysta. Kolejna część, kolejny etap, siódmy już naszego kursu, to będzie Helm. Tutaj nie będzie dużo filmów, bo w podstawowym kursie robię tylko taki kilka przykładów z tłumaczeniami Helma. No, ale powiem tyle, żebyście dostali tą wiedzę, żebyście mogli zostać juniorami, DevOpsami po obejrzeniu tych wszystkich filmów. Także zachęcam do oglądania i do następnego. Cześć.